Bardzo serdecznie państwa witam przy mikrofonie Rafał Olszak, czyli wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop. Także tym razem pojawią się fragmenty książki, ale w tym wypadku będzie to książka pod tytułem Twarde życie mężczyzny, mojego autorstwa, rzecz jasna dostępna w sklepie ocalsiebie.com.pl, gdzie można ją nabyć w wersji drukowanej oraz w formie PDF. Drodzy Państwo, jeden z rozdziałów poświęcony jest małżeństwu. Właściwie rozdział ten nosi tytuł Małżeństwo, komu to potrzebne? No to jedziemy. Spadek liczby zawieranych małżeństw, nasilający się sukcesywnie od lat 80. XX wieku, każe zapytać o atrakcyjność tej instytucji dla żyjących współcześnie ludzi. Socjologowie zauważają, że na ten stan rzeczy wpływ mają przemiany społeczne, mające charakter prawny, demograficzny, instytucjonalno-organizacyjny. Warto przyjrzeć się również temu zagadnieniu z perspektywy psychologicznej. Motywacją do zawarcia małżeństwa jest chęć zaspokojenia pewnych potrzeb. O atrakcyjności tej instytucji przesądza zatem ilość i zakres pragnień, które pozwala ona. Zrealizować. Jako, że istnieje bardzo duży rozdźwięk między tym, ile kobiet a ilu mężczyzn widzi sens zawierania małżeństwa, zasadnym jest przypuszczenie, że w przypadku panów instytucja ta najwyraźniej zaspokaja potrzeby w mniejszym stopniu albo większym kosztem. W tym miejscu zagadnienie to zostanie przeanalizowane. No, i potem, właśnie w książce pojawia się refleksja na temat rozmaitych potrzeb, jak ich zaspokojenie wygląda w przypadku kobiet, a jak w przypadku mężczyzn. No, więc przeczytam Państwu fragment poświęcony potrzebie związanej z seksualnością. Zanim do tego dojdę, dopowiem jeszcze tylko o pewnych różnicach płciowych, które pewnie są wymienione na innych stronach książki, o których tu teraz mówić nie będę. Mianowicie statystyczny mężczyzna ma wyższe libido, a zatem większy apetyt na igraszki, aniżeli statystyczna kobieta, a poza tym mężczyzna raczej charakteryzuje wyższa potrzeba różnorodności seksualnej, co znajduje odzwierciedlenie w rozmaitych badaniach, choćby na temat tego, ilu poszczególne osoby chciałyby mieć partnerów seksualnych w ciągu roku. W przypadku pań. Jeśli mielibyśmy oprzeć się na badaniach Davida Bassa sprzed kilkudziesięciu już, niestety, lat, no to byłby jakiś jeden partner rocznie, kilku partnerów w ciągu dekady. Natomiast w przypadku panów byłoby to pięć partnerek seksualnych w ciągu roku. Mówimy tutaj o jakichś takich wyobrażeniach, bo niekoniecznie każdy mężczyzna się na to zdecyduje i nie każdy byłby w stanie to zrobić. Na przeciągu 10 lat, no to fajnie byłoby, zdaniem mężczyzn, gdyby było ich kilkanaście. 14, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam. A teraz fragment książki. Potrzeba przynależności i potrzeby seksualne. Rodzina, zwłaszcza gdy pojawią się w niej dzieci, choć nie tylko wówczas, stanowi grupę, która może w istotnym stopniu zaspokajać potrzebę przynależności. Ma się swoje plemię, w cudzysłowie, własną, najbliższą sforę wilków, w cudzysłowie, w której człowiek czuje się jak u siebie, wśród swoich. Rodzina rzeczywiście potrafi zaspokoić tę potrzebę w sposób szczególny, na wyjątkowo głębokim poziomie, i nie ma co do tego wątpliwości. Kłopotem jest fakt, że w razie rozpadu małżeństwa ten wspólnie wypracowany przez kobietę i mężczyznę system wzajemnych więzi poszczególnych członków rodziny przechodzi praktycznie w całości pod kontrolę tylko jednej strony najczęściej byłej żony. Mężczyźni po rozwodach wyznają, że stracili rodzinę podkreślając, iż stało się tak nie w przenośni, ale jak najbardziej dosłownie. Sądy rodzinne są dla ojców bezwzględne. Traktują ich jak rodziców drugiej kategorii, gorszego sortu, przedmiotowo sprowadzając do roli bankomatu. Wiedząc o tym, trudno jest mężczyźnie spostrzegać małżeństwo jako atrakcyjne, jak widzą je kobiety, choć wielu panów wciąż dostrzega w nim pewien urok. Gotowość do wzajemnego zaspokajania potrzeb seksualnych dwojga partnerów potrafi utrzymywać się przez długi czas, choć może nie być na tak samo wysokim poziomie jak w początkowej fazie relacji. Małżeństwo monogamiczne ma swoje dobre strony nawet dla mężczyzn, których strategie reprodukcyjne według psychologów ewolucyjnych są zgoła inne od kobiecych. Owe dobre strony czasami nie są jednak tak znaczące, jakby mogło się wydawać. Z badań ankietowych wynika, że żonaci mężczyźni uprawiają seks częściej niż panowie niebędący w związkach, ale rzadziej niż kawalerowie, którzy wchodzą w relacje partnerskie. Innymi słowy, smutna rzeczywistość jest taka, że statystyczny mężczyzna ma większe szanse na bujne życie seksualne, które miałoby go zadowolić, gdy wiąże się z kobietami, ale nie zawiera małżeństwa, niż wówczas, gdy jest mężem. Nie bez kozer jest także rosnąco od lat poziom nielojalności. Do zdrady przyznaje się około 50% kobiet i 60% mężczyzn. Co gorsza, szacuje się, że co dwunasty Polak nieświadomie wychowuje nie swoje dziecko to są tak zwane kukułcze dzieci więc instytucja małżeństwa nie daje nawet pewności co do ojcostwa, zaś testy DNA są kosztowne, a możliwość ich prawnego użycia jest ograniczona. A kapit dla kobiety, która chciałaby coś poprawić: Podkreślaj, że wasze potomstwo zawsze będzie wspólnym osiągnięciem i owocem waszego związku. Zauważaj, iż zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo dziecku potrzebny jest kontakt z obojgiem rodziców. Nie strasz partnera, że ograniczysz mu kontakt z potomstwem, ani nie okazuj wyrozumiałości i nie pochwalaj, gdy złośliwie robią coś takiego inne kobiety. Nie używaj seksu jak karty przetargowej lub do karania partnera. Nie traktuj seksu instrumentalnie, wyłącznie do celów prokreacyjnych, czy jako zachęta do tego, by partner zrobił coś, co jest ci na rękę, albo nabył coś drogą kupna dla ciebie. Nie zakładaj z góry, że mężczyzna to zdobywca i ty w sypialni musisz być zawsze pasywna, bierna. Rozmawiaj z partnerem, by znać jego zdanie na ten temat. Nie zrzucaj wszystkiego na swojego wybranka, też wykazuj inicjatywę, planuj przyjemne momenty oraz atrakcyjne warunki do miłego spędzania intymnych chwil. Nie rób ze sfery seksualnej tematu tabu. Bądź w kontakcie z partnerem, byście mogli mówić o swoich potrzebach i próbować różnych rzeczy, eksperymentować po to, aby możliwe było zaspokojenie potrzeby różnorodności seksualnej. Kolejna z omawianych potrzeb to potrzeba zwracania uwagi. Relacja małżeńska pozwala zaspokajać potrzebę uzyskiwania zainteresowania własną osobą, częstokroć wynosząc zakres zaspokojenia tej chęci na wyższy poziom. Małżeństwo w zamyśle oferuje coś ekskluzywnego wyłączność. Para osób lub nieco większe grono w małżeństwach poligamicznych i poliandrycznych poświęca sobie wzajemnie niebagatelną ilość uwagi, czasu oraz innych zasobów, do czego zobowiązują się publicznie podczas zaślubin. Realizowanie tej potrzeby wiąże się z otrzymywaniem wsparcia w rozmaitych trudnościach i wymaga od drugiej osoby umiejętności słuchania. Zaspokojenie tej potrzeby jest bardzo ważne dla trwałości małżeństwa i ma istotny wpływ na ogólną ocenę zadowolenia z tego typu związku. Wstąpienie w związek małżeński pozwala także na uzyskanie pozytywnej oceny społecznej poprzez przyjęcie roli męża, żony, rodzica. Mogą na to jednak w większym stopniu liczyć kobiety, aniżeli mężczyźni. To zwłaszcza dla pań, zaślubiny i wesele są wyczekiwaną atrakcją, na którą skłonne są przeznaczyć duże zasoby, by skupić uwagę na swoim szczęściu. Dla mężczyzny w większym stopniu jest to widmo wydatków, a nie rzadko także poważnego zobowiązania w postaci kredytu. Ponadto częściej i bardziej pozytywnie oceniana jest rola matki. Żony, bo o tych rolach kobiecych myśli się w kategoriach sukcesu życiowego, realizowania się, spełniania i często o nich mówi, z reguły uznaje za szlachetne, wyjątkowe. Tymczasem ojciec traktowany jest jak rodzic drugiej kategorii, zaś rola męża bywa traktowana bez specjalnego szacunku, z przymrużeniem oka, bagatelizowana lub wręcz postrzegana jako coś godnego wyszydzania na zasadzie. To mężczyzna, który dał się usiedlić, stracił wolność, zaprzepaścił szanse na realizację swojej strategii reprodukcyjnej, to mężczyzna, który na domiar złego za chwilę i tak straci połowę majątku, połowę dorobku życia, ewentualnie facet, który musiał się ożenić, bo nie miał powodzenia o kobiet, więc nie miał innego wyjścia. Zakres zaspokojenia potrzeby zwracania uwagi w bliskim związku dla obu płci bywa porównywalny, bo zwykle reguluje się samoczynnie. Jeśli jedna strona nie wywiązuje się z umowy, druga także staje się oszczędniejsza w zabiegach na rzecz spełniania oczekiwań partnera. W szerszym niż bliski związek kontekście wygląda to jednak inaczej. Niestety, w następstwie szalejącego równouprawnienia, w cudzysłowie, które w Polsce ogranicza się w istocie do równouprawnienia kobiet, ale już nie mężczyzn, pojawia się istotny rozdźwięk w zakresie zaangażowania w okazywanie uwagi między przedstawicielami obu płci. Istnieje duże społeczne przyzwolenie na brak wyraźnego okazywania uwagi przez kobiety mężczyznom, i jednocześnie piętnowanie wstrzemięźliwości w tym zakresie po stronie panów. W praktyce życiowej prowadzi to nierzadko do roszczeniowej postawy pań i presji, by to mężczyzna, w myśl popularnych, krążących w internecie obrazków, cytuje codziennie zabiegał o swoją kobietę. Brak symetrii w zakresie wzajemnego okazywania uwagi prowadzi do oddalania się partnerów i konfliktów, gdyż mężczyźni nie chcą być jedyną stroną zabiegającą, organizującą i opłacającą atrakcyjny czas wolny, wychodzącą z inicjatywą w życiu codziennym i w sypialni. Mężczyźni niejednokrotnie narzekają na niesprawiedliwość. Ich partnerki chcą być stawiane na piedestale, obdarowywane, ustawicznie zdobywane, ale same nie kwapią się do odwdzięczania, w porównywalnym stopniu tym samym, ponieważ uważają, że to tylko im, jako kobietom, należy się uprzywilejowana pozycja w związku. Z tego powodu panowie często powtarzają w gronie innych mężczyzn, iż taki układ mężczyźnie się nie opłaca nie opłaca się tak jak kobietom zatem, w oczach młodszych kolegów, małżeństwo staje się coraz mniej atrakcyjne. A kapit dla kobiety, która chciałaby coś poprawić. Miej zdrowy stosunek do równouprawnienia, które ma dotyczyć kobiet, ale także mężczyzn. Nie forsuj stawiania siebie na piedestale i nie zachowuj się jak księżniczka. Jeśli partner macie wyręczać, nie bój się sama też czasem ubrudzić sobie ręce. Pamiętaj, że jedziecie na tym samym wózku. Jeśli on ma wysprzątać mieszkanie, lub robić obiady albo zmieniać pieluchy, ty czasem odstaw auto do mechanika albo wezwij hydraulika, gdy kran przecież. Nie traktuj partnera jak przedstawiciela gorszej płci, lub osobę, której funkcje w związku są mniej ważne. Jeśli chcesz być szanowana własną postawą, dawaj dobry przykład i szanuj partnera w nie mniejszym stopniu. Bądź pewna, że ty i przynajmniej niektóre najbliższe ci osoby mają pozytywny stosunek do roli mężczyzny w rodzinie. Sprawiaj, by twój wybranek wiedział, że jako mąż może liczyć na uznanie, a nie tylko na brudną robotę, której ty nie będziesz chciała wykonać, bo będziesz się jej brzydziła. Okazuj zainteresowanie swojemu mężczyźnie. To zrozumiałe, że, chce, że chcesz być uwodzona, ale sama również kokietuj. Wykazuj się inicjatywą, planuj wspólne aktywności, organizuj czas, by partner widział, że ci zależy na atrakcyjnym życiu razem, chcesz część trudu brać na siebie i nie liczysz na wieczne zabawianie, nadskakiwanie ci. Mężczyźni najchętniej zdobywają, uwodzą takie kobiety, które kokietują, a nie te, które okopują się albo ustawiają się w jakiejś wysokiej wieży, są więc pasywne i roszczeniowe. Nie zachowuj się jak gwiazda w związku, jesteście partnerami. Jeśli masz błysnąć, czy wywyższać się, bądź konkurować, proszę bardzo, ale niekoniecznie z facetem, bądź kosztem partnera, lecz w sferze zawodowej lub edukacyjnej, gdzie może być to nawet mile widziane lub jest wskazane, w granicach rozsądku. Rzecz jasna. Jeden z kolejnych rozdziałów książki nosi tytuł Aplikacja randkowa: przyjaciel czy wróg? Jak to się dzieje, że aplikacja tego typu często nie sprawdza się? Nie można powiedzieć, że nie działa wcale, ale z pewnością wiele osób rozczarowuje, nawet mocno zawodzi. Czemu tak jest? Bo woda sodowa uderza do głowy. Jak już jakiś czas temu zauważył noblista Daniel Kahneman, gdy człowiek ma zbyt wiele opcji, drastycznie zawyża wymagania. Efekt jest taki, że ludzie ustawiają się w długich kolejkach do osób najbardziej urodziwych, a robią tak nawet jednostki o zupełnie przeciętnej urodzie. Ci przystojniacy i te piękności, o których i które zabiegają tłumy, uderzają natomiast oczywiście do co najmniej równie atrakcyjnych, a najchętniej celebrytów, aktorów czy bogaczy. Szóstki w cudzysłowie podbijają do dziewiątek i dziesiątek, a to powoduje rozczarowanie, bo ci z wyższej półki w cudzysłowie skłonni są przeciętniaków co najwyżej wykorzystywać. Promują więc własne Instagramy, blogi, vlogi i wykorzystują aplikacje do promocji swojej osoby w mediach społecznościowych albo oczekują zabawiania bądź szybkiego zaspokojenia ściśle określonych potrzeb. Na ich warunkach, oczywiście. Bo to mało prawdopodobne, by aplikacja zadziałała. Jak pokazują różne badania, duża część użytkowników, zwłaszcza kobiet, korzysta z aplikacji, żeby się dowartościować dla tak zwanej atencji, by połechtać swoje ego. Spora część osób robi to wyłącznie dla rozrywki, aby poczatować i pooglądać profile. Dużo ludzi, zwłaszcza mężczyzn, szuka tam jedynie przygodnych znajomości albo kogoś na boku. Statystyki też nie stoją po stronie osoby, która liczy na poznanie tam kogoś do sensownej relacji. Dane z 2015 roku pokazują, że tylko 54% użytkowników to single, niemal połowa przesunięć w prawo idzie więc od razu na marne, gdy ktoś szuka kogoś wolnego. Bo nadmiar utrudnia lub udaremnia wybór. Wspomniany doblista wykazał też, że przy nadmiarze opcji no to człowiek po prostu traci głowę, ma ogromny problem z podjęciem decyzji w rezultacie najczęściej nie wybiera nic. Jeden z kolejnych rozdziałów dotyczy tego, jakich facetów potrzebują kobiety. Idealny mężczyzna, czyli czego pragną panie, jakich facetów poszukują, spróbujmy sporządzić rysopis. Profil pod tytułem Mężczyzna Doskonały w oparciu o statystyki i badania socjologiczne. Warto na wstępie podkreślić, że jest to ideał statystyczny w cudzysłowie, a nie wzór, który spodoba się absolutnie każdej kobiecie stąpającej po ziemi. Proporcje ważności poszczególnych charakterystyk, a nawet ich formalna treść mogą się zasadniczo różnić, bo istotną rolę odgrywają też indywidualne upodobania. Zacznijmy od początku, to jest od tego, co widać na pierwszy rzut oka dosłownie. Jeśli chodzi o prezencję, kobiety zwracają szczególną uwagę na schludny wygląd, higienę, budowę ciała, szerokie ramiona, sylwetka w literę V. Kwadratowa szczęka. Elegancki, ale swobodny strój, który jednocześnie powinien raczej być dostosowany do okazji. Mężczyzna, który wybiera się do teatru w dresie, no prawdopodobnie nie zda egzaminu. Ważny jest także wzrost. Zdecydowana większość pań życzy sobie, by ich partner był od nich wyższy: o 5 do 15 cm. Zarost na twarzy najczęściej nie jest mile widziany, chyba że mowa o kilkudniowym, seksownym, urlopowym zaroście. Wraz z niewątpliwymi zmianami, które zachodzą w medialnym wizerunku mężczyzny, czyli tym wizerunku promowanym przez media do domu od siebie, panie coraz częściej i śmielej oczekują od płci przeciwnej walorów, dotychczas w zasadzie stanowiących domenę kobiet. Chodzi tu na przykład o depilację zbędnego owłosienia, to tu, to tam, perfumowanie się, zdrowy wygląd skóry, zwłaszcza twarzy, choć nie tylko, interesującą fryzurę i modny styl ubierania się. Preferowana jest różnica wieku wynosząca zwykle do 5 lat, choć panie dość chętnie wiążą się również ze starszymi mężczyznami. Mężczyzna starszy postrzegany jest jako bardziej dojrzały, Ustatkowany już zawodowo, taki, który już pokazał na co go stać, a jednocześnie jako mężczyzna bardziej stały w uczuciach. Zwłaszcza w przypadku kobiet między 16 a 27 rokiem życia ma to znaczenie, gdyż dziewczęta cenią sobie komfort wkraczania w dorosłość u boku mężczyzny mentora, który umożliwi im bezbolesne przejście przez ten etap. Ułatwi wyfrunięcie z domu, wyjście spod opieki rodziców i będzie stanowił dla nich oparcie, podporę. To nie jedyny przejaw kobiecego poszukiwania bezpiecznej drogi ku przyszłości. Również kobiety starsze, niż mające 27 lat, cenią sobie wygodę, związaną z przechodzeniem przez boleśnie, prozaiczne fazy życia. Można mówić o syndromie stąpania po śladach. Podążania wydeptaną przez mężczyznę ścieżką, i dopatrywać się tu ewolucyjnych przesłanek takiej postawy. No, przez całe tysiąclecia mężczyzna, jako ten bardziej postawny i silniejszy, przedzierał się przez burz i zdobywał kolejne nowe terytoria. Po to, aby kobieta bez uszczerbku na zdrowiu mogła za nim bezpiecznie podążać, jednocześnie otaczając opieką potomstwo, aby jemu żadna krzywda się nie stała. Koreluje to także z pragnieniem wchodzenia w relacje z mężczyzną posiadającym odpowiednie zasoby, gwarantujące poczucie bezpieczeństwa. Mężczyznom oferującym swoisty parasol ekonomiczny na wypadek, gdyby kobieta nie była w stanie sama się utrzymać, bądź gdyby na świat przyszło dziecko wymagające niemałych nakładów, no i jednocześnie wyłączające przynajmniej na pewien czas kobietę z rynku pracy. Całkiem częstym zjawiskiem jest również taka postawa, dosyć już niedojrzała. Niektóra polega na tym, że niektóre panie starają się zatrzymać dzieciństwo, co stanowi ucieczkę przed odpowiedzialnością i wysiłkiem. No, w dzisiejszych czasach raczej stanowi to przejaw egoizmu społecznego, więc panowie, którzy wyczuwają coś takiego, nie są skorzy tymi paniami się zajmować. A teraz przeczytam jeszcze troszkę dalszy fragment tej części. Skoro o zasobach mowa, warto podkreślić, że nie chodzi tu wyłącznie o pieniądze, ale również o materiał genetyczny. Kobiety szukają nie tylko facetów zaradnych, ale także takich, którzy mają niezwykłe geny, dobre geny. Kobiety stosunkowo dobrze wyczuwają atuty i wady partnera. Jeśli chodzi o cechy temperamentalne i osobowościowe, we wczesnej fazie unikają kombinacji nadmiernej introwertywności i neurotyczności, choć niektóre badania sugerują, że finalnie raczej pobierają się pary, które mają dość podobny poziom tych cech. Trwalsze są jednak te związki, w których mężczyzna jest mniej neurotyczny od kobiety, to jest mniej podatny na przeżywanie negatywnych emocji i mniej introwertywny, czyli mniej skłonny przeżywać wszystko wewnętrznie, a raczej skłonny działać w realnym świecie. Pożądana jest także inteligencja zwiastun wielu rozmaitych korzyści, ale i w tym wypadku ostatecznie na trwałe wiążą się ze sobą ludzie o podobnym poziomie inteligencji zatem należałoby powiedzieć, że nie chodzi o po prostu jak najwyższy poziom tej cechy ale o poziom przystający do tego kobiety lub minimalnie wyższy. Panie cenią umiarkowaną otwartość na doświadczenie. Umiejętność gospodarowania wolnym czasem, swoim i pary, ale bez skrajności, niemądrej brawury czy nadmiernego ryzyka oraz umiarkowaną ugodowość, asertywność, partnerstwo, dobry kontakt. Szczególnie doceniają sumienność, która z założenia przekłada się na konsekwencje w dążeniu do celu, rozwagę, samodyscyplinę i obowiązkowość. Nadto, panie oczekują, by mężczyzna. Potrafił słuchać, był taktownie szczery, a nie wulgarnie bezpośredni, potrafił się zachować i adekwatnie reagować w różnych, także trudnych sytuacjach społecznych, bronić swoich racji. Istotne jest również, by umiał docenić, dowartościować i okazywał należyty szacunek kobiecie oraz aby związek z nią miał dla niego wysoki priorytet zaangażowanie, wierność. Zadaniowy stosunek do problemów zamiast unikania ich lub pochopnego traktowania jako bariery nie do przeskoczenia i tym samym pretekst do zerwania. Jasnym jest, że kobieta nie używa badań kwestionariuszowych, aby sprawdzić, czy facet ma wszystkie te cechy psychiczne. Robią to początkowo mając mężczyznę na oku i oceniając jego zachowanie pod kątem preferowanych wzorców postępowania, a od pierwszej randki poprzez prowokowanie. Kontrolowanie testujących okoliczności lub narażanie spontaniczne mężczyzny na różnorakie sytuacje, by zobaczyć, jak postąpi. Czasem panowie w złości określają to jako shit testy. Całe szczęście dla płci męskiej, ocena ta w późniejszym etapie jest poniekąd łagodzona, bo towarzyszy jej zakochanie i wpisane w jego naturę idealizowanie partnera. Także jeśli miałbym tak już tutaj coś podsumować, no to te zasoby, o których była mowa, to nie tylko pieniądze, ale też geny i pewne umiejętności, które mogą się przydać podczas pielęgnacji i rozwoju związku. W książce są oczywiście poruszane jeszcze rozmaite inne zagadnienia, ale nie zabrakło też takich krótkich refleksji, które stanowią swoiste dopełnienie tego, co jest treścią zasadniczą. Przeczytam państwu teraz jedną z takich refleksji. Kiedy jesteś na randce, nie skupiaj się na walorach fizycznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, będzie jeszcze na to czas, ale na początku to tylko utrudnia poznanie drugiej osoby. Ważniejsze by zadać sobie pytanie, czy to, jaki ten ktoś jest, co mówi i robi, pozytywnie z tobą rezonuje. Czy wasze style życia i światopoglądy w jakiejś mierze są ze sobą kompatybilne? Czy w porównywalnym stopniu angażujecie się w to, by spotkanie doszło do skutku, odbyło się na uczciwych warunkach i było satysfakcjonujące? A może raczej każdy gest i każde słowo tej osoby to jej sposób na powiedzenie ci: Jestem kimś lepszym, to ty masz się wysilać, ja tylko rozliczę cię z tego? Z kimś takim nie ma szans na równoprawne partnerstwo. Sama obecność nigdy nie jest wystarczającym wkładem w budowanie relacji. Szczęśliwy związek to coś ekskluzywnego, a wszystko co dobre jest drogie w utrzymaniu. W pojedynkę nikt temu przedsięwzięciu nie podoła. Wszyscy muszą zaangażować się na 100%, dając sobie wzajemnie niepodzielną uwagę. Roszczeniowa osoba stale, już od pierwszego spotkania, będzie oczekiwać, że wykonasz część tego dzieła za nią. Może masz tyle determinacji, lub raczej desperacji, by wziąć ten ciężar na siebie, ale nieliczna cuda, to się nie uda. Brak symetrii, zwłaszcza przy dużej dysproporcji oddania sprawie, nieuchronnie prowadzi do rozłamu. I to by było na tyle, jeśli chodzi o fragmenty. Na koniec jeszcze powiem Państwu, co można znaleźć w spisie treści. Małżeństwo, komu to potrzebne? Czemu tak trudno o sensowny związek? Jak zmienić każdą dziewczynę w furiatkę? Czy ona mówi obcym językiem? Co ogranicza potencjał mężczyzny? Jaka jest przemoc kobiet wobec mężczyzn? Czy Twój związek się sypie? Czemu fajni ludzie bywają samotni? Jak zerwać z osamotnieniem? Co przyciąga osoby z zaburzeniami? Czy wpadłeś w męski głęboki dół? Czy nie przeginasz z pornografią? Czy twoja dziewczyna cierpi na borderline? Czy żyjesz z księżniczką? Co z tą miłością w dobie internetu? Aplikacja randkowa przyjaciel czy wróg? Jakich facetów potrzebują kobiety? Czemu dajesz się kroić jednorękim bandytom? Jak zaakceptować swój wygląd? Refleksje racjonalnego mężczyzny. To tyle z mojej strony, dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam, że książka w wersji drukowanej i w formie PDF dostępna jest w sklepie: ocalsiebie.com.pl? Mówił dla Państwa Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop.